27 sesji Rady Gminy Siedlec. Przepraszam, poślizg, ale tu już wakacje się zaczęły, musieliśmy czekać na wszystkich. Witam bardzo serdecznie wszystkich Państwa. Nie mam wiceprzewodniczącego, więc momencik, tylko informacja. Stwierdzam, że w dzisiejszej sesji uczestniczy 12 radnych. Jeden z naszych radnych jest usprawiedliwiony, gdyż w tym momencie uczestniczy w Komisji Zdrowia, konkretnie w Radzie Społecznej Szpitala. Wobec powyższego, tak jakby z nami był, do nas dotrze. Dzisiaj na sesji mamy 11 radnych. Obrady są prawomocne i wszystkie uchwały będą prawomocne. Proszę Państwa, otrzymaliście porządek obrad. Ten porządek się nie zmienia. Za chwilę przedstawię. Przedtem jednak bardzo serdecznie powitam na dzisiejszej sesji pana przewodniczącego Rady Powiatu, pana Andrzeja Witę. Bardzo serdecznie witam. Witam prezesa Związku Międzygminnego OBRA, pana Krzysztofa Piaska. Bardzo serdecznie witam prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego, pana Eugeniusza Konieczka. Miło nam gościć dyrektora powiatowego rejonu dróg, pana Mariusza Matysika. Witam pana wójta z pracownikami obsługi, z kierownikami jednostek administracyjnych. Witam państwa sołtysów, witam gorąco państwa radnych. Tak jak powiedziałem, państwo otrzymaliście wcześniej na skrzynkach porządek obrad. Wobec powyższego, że zmiany żadne nie zaszły, przedstawię porządek, według którego dzisiaj będziemy procedować. Punkt pierwszy, otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności. Punkt drugi, przedstawienie porządku obrad. Punkt trzeci, przyjęcie protokołu z 36 sesji Rady Gminy Siedlec. Punkt czwarty, interpelacje i zapytania. W punkcie piątym, informacja z prac międzysesyjnych. W podpunkcie A, wójta gminy Siedlec. W podpunkcie B, przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Siedlec. W podpunkcie C, przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy Siedlec. Punkt szósty, sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Siedlcu za 2016 rok. Punkt siódmy, wyrażenie opinii w sprawie zmian w statucie Związku Międzygminnego OBRA. Punkt ósmy, podjęcie uchwał w sprawie. Punkt ósmy A, zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok. Punkt ósmy B, podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Siedlec na lata 2017-2026. Punkt ósmy C, podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu gminy Siedlec instrumentem płatniczym. Punkt ósmy D, podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Punkt ósmy E, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat dla wszystkich odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków. Punkt ósmy F, podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek w zakresie opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Punkt ósmy G, podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu Piękna Wieś gminy Siedlec 2017. Punkt ósmy H, podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w Siedlcu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Punkt ósmy I, podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 37/199/09 Rady Gminy Siedlec z dnia 26 maja 2009 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, doradcy. W punkcie ósmym J, podjęcie uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Siedlec. W punkcie ósmym K, podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siedlec. Punkt dziewiąty, wolne głosy i wnioski. Czy ktoś z państwa radnych
ma jakieś uwagi do przedstawionego porządku? Nie widzę, wobec powyższego rozpoczynamy procedowanie i obrady. Proszę Państwa, jesteśmy w punkcie trzecim, przyjęcie protokołu z 36. sesji Rady Gminy Siedlec. Stwierdzam, że protokół odzwierciedla przebieg poprzedniej sesji. Nie wpłynęły żadne uwagi, wobec powyższego proszę o przyjęcie tego protokołu przez głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z 36. sesji Rady Gminy Siedlec? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Stwierdzam, że protokół został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do punktu czwartego, interpelacje i zapytania. Bardzo proszę, kto z Państwa chciał zabrać głos? Bardzo proszę. Nie widzę. Dziękuję bardzo. O, przepraszam, pani sołtys. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Czy jeszcze ktoś z Państwa? Nie widzę, dziękuję uprzejmie. Przechodzimy do punktu piątego, informacja z prac międzysesyjnych. I w tym punkcie poproszę pana wójta gminy Siedlec. Bardzo proszę, pan Jacek Kolesiński. Drodzy Państwo, okres sesyjny rozpoczęliśmy od 29 maja, udział w posiedzeniu izb rolniczych oraz 29 maja także zgromadzenie Związku Międzygminnego Obra, 31 maja narada z dyrektorami szkół w sprawie arkuszy organizacyjnych, 1 czerwca finał 17 konkursu wiedzy o powiecie wolsztyńskim, 3 czerwca uroczyste otwarcie w drogi w Godziszewie. Chciałbym tutaj pogratulować całej miejscowości, Radzie Sołeckiej, także radnemu za bardzo fajne przygotowanie miłej imprezy, która moim zdaniem także jednoczy te małe nasze społeczeństwa wokół sprawy. Dziękuję bardzo za to. 4 czerwca udział w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych w Mochach oraz udział w święcie czekolady w Kargowej. 6 czerwca spotkanie z Radą Sołecką Karny. Staramy się wspólnie z radami sołeckimi, tam gdzie jest to możliwe, przedyskutowywać inwestycje. To spotkanie dotyczyło przeznaczenia środków na którą część drogi w Karnie. Takie ustalenia z Radą Sołecką zostały podjęte. Pani Agnieszka brała w tym udział, jest poinformowana i pewne plany na kolejne inwestycje w miejscowości zostały przez Radę Sołecką zaakceptowane. 7 czerwca powiatowy konkurs matematyczny zorganizowany przy szkole w Siedlcu oraz 8 gminny konkurs języka niemieckiego. Na tym konkursie mieliśmy gości z zaprzyjaźnionej gminy niemieckiej. Cieszę się, że ten konkurs wrócił, coraz bardziej się rozwija. Mam nadzieję, że będziemy dalej go kontynuować. Ta atmosfera współpracy z naszą zaprzyjaźnioną gminą jest coraz lepsza. 9-11 czerwca odbył się 16 konkurs muzyki ludowej w 80. rocznicę pierwszego konkursu, który odbył się w 1937 roku w Wąchabnie. Mam nadzieję, że uda nam się zadbać o ten konkurs, żeby z kolejnymi latami był on coraz uroczystszy i aby coraz więcej mieszkańców z naszego terenu i nie tylko brało w nim udział. 11 także czerwca brałem udział w Dniach Siekierczyna, które były zorganizowane. Jako wójt reprezentowałem naszą gminę. Okres ten jest bardzo bogaty w wydarzenia, co powoduje, że i pan przewodniczący, i też inni członkowie naszej rady, każdy w czymś nas reprezentował, stąd też mój udział tam był jednoosobowy. 10 czerwca udział zespołu śpiewaczego Tuchorzacy w jubileuszu 150-lecia chóru męskiego w Gosen. 11 czerwca zawody sportowo-pożarnicze
gminy Wolsztyn. 12 czerwca tydzień kozła w szkołach. Gratuluję i dziękuję pani dyrektor i wszystkim dyrektorom szkół za wspaniałe przygotowanie tego konkursu. Cieszy się on coraz większym powodzeniem, a przede wszystkim u tych najmniejszych naszych roczników zakrzepia, czy pokazuje naszą własną tutaj kulturę na samym dole. Gratuluję, dziękuję pani dyrektor za zaproszenie, bo w tym konkursie, myślę, że pani dyrektor dwa słowa na ten temat powie, to ja już się nie będę rozwodził. Kto brał udział, jak to wyglądało, po to, żebyście państwo byli zorientowani. 13 czerwca, Biały Wtorek w Siedlcu, reprezentanci naszego szpitala przyjechali, pobierano krwę z mieszkańców, sprawdzano cukier, oczywiście odpłatnie, bardzo fajna inicjatywa, warto ją podtrzymać i kultywować. 12 czerwca, zakończenie tygodnia kozła. Troszeczkę w tym się przeskoczyłem. 17 czerwca, gminne zawody sportowo-pożarnicze, 90-lecie OSP Tuchorza, zawody, które odbyły się co prawda troszeczkę w pogodzie deszczowej, natomiast i organizacja, można zadbać o większą ilość mieszkańców, natomiast organizacja po raz kolejny w Tuchorzy bardzo fajnie się udała. Organizatorzy i osoby z zewnątrz chwalili przede wszystkim dużą dyscyplinę w tempie wykonywania tych wszystkich działań. Sama uroczystość była bardzo fajna i podniosła. 19 czerwca, walne zebranie naszego Związku Zeług. 20 czerwca, Zarząd Związku Międzygminnego Obra oraz spotkanie. Prowadzimy, czy razem z przedstawicielami Wolsztyna, gminy Siedlec, jesteśmy zaproszeni z panem prezesem do Kargowy. Zależy nam, czy Kargowa zwróciła się do nas z zapytaniem, rozmowy trwają od roku, czy jest taka możliwość, jakie są możliwości techniczne tłoczenia ścieków do oczyszczalni w Wolsztynie przez tereny gminy Siedlec, czy można wykorzystać ten rurociąg, który jest, i tego dotyczyły te rozmowy, które odbyły się 20 czerwca i będą się toczyć gdzieś tam dalej, bo sprawa jest rozwojowa. Nie jest tajemnicą, że jeżeli udałoby się te rzeczy w części nawet wykorzystać nasz rurociąg, to także wpłynie to na poprawienie sytuacji finansowej spółki i będzie miało przełożenie na naszą taryfę. Ale tylko wtedy, kiedy uda się rzeczywiście część tych ścieków kargowskich puścić naszą rurą. Zobaczymy, rozmowy trwają. 22 czerwca, posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska w Poznaniu. 23 czerwca, zakończenie roku szkolnego w naszych placówkach. 24 czerwca, 15 Grodzka Noc Świętojańska. Chciałbym pogratulować całej Radzie Sołeckiej, przede wszystkim mieszkańcom gminy za wspaniałe przygotowanie. Cieszę się też, że tak wysoko i dobrze jest oceniany wkład i pomoc naszego Domu Kultury. Natomiast no, ja chciałbym przede wszystkim wyrazić uznania wszystkim mieszkańcom za wspaniałą imprezę, która bardzo, bardzo się udała. 25 czerwca, powiatowe zawody sportowo-pożarnicze w Tuchorzy i 26 czerwca narada, Rada Nadzorcza naszej spółki ZEŁ. Drodzy państwo, o przedstawienie sprawozdania z działalności naszego Domu Kultury poproszę najpierw panią dyrektor, natomiast jeżeli chodzi o dalszą część, to poproszę panią kierownicę. Panie przewodniczący, panie i panowie radni, ja może tak króciutko z tego sprawozdania, które macie państwo przed sobą. W Gminnym Ośrodku Kultury w tym okresie działalności międzysesyjnej 31 maja, 1 czerwca, 2 i 4 odbywał się Tydzień Dziecka. W tych dniach odbywały się różne wydarzenia właśnie związane z Tygodniem Dziecka. Były to zabawy interaktywne, były to warsztaty i odbył się również drugi konkurs wiedzy o gminie Siedlec, w którym brały udział reprezentacje 5-osobowe szkół z klas 4-6. W konkursie wiedzy o gminie Siedlec w tym roku zwyciężyła szkoła z Siedlca. Wszystkie te dzieci w ramach nagrody za udział, za przygotowanie do konkursu otrzymały wspólny wyjazd razem z opiekunami, więc uczestniczyły dzieci z opiekunami i z pracownikami GOK-ów we wspólnym wyjeździe wycieczce. Od 4
czerwca do 7 czerwca, tak jak Pan Wójt wspomniał, realizowaliśmy nasz projekt autorski Tydzień Kozła, który polega na tym, że razem my, pracownicy Domu Kultury, razem z grupą artystyczną, którą tworzymy na ten Tydzień Kozła, odwiedzamy wszystkie szkoły z gminy Siedlec, czyli mamy przydzielone, określone terminy, kiedy jedziemy do danej szkoły, odwiedzamy każdą. I od szkoły tak naprawdę zależy, jak się w ten projekt zaangażuje. Czyli my dajemy swoją prezentację artystyczną w tym temacie. W tym roku tematyka była związana z koźlarskim weselem i wszystko dookoła tego było przygotowywane w tematyce koźlarskiego wesela. Nasza część artystyczna była w tym roku połączona z przyjazdem zespołu pieśni i tańca Kębłowo, które prezentowało się z tańcami. Była to wiązanka 10 tańców ludowych. Oczywiście prezentacja instrumentu, który jest najważniejszy podczas tego projektu, tej imprezy, kozła oczywiście, jak również śpiewy i gra właśnie, śpiewy zespołu Perły Sąsiadki i gra na instrumentach. Każda szkoła ma za zadanie też przygotować swoją część artystyczną i każda z tych szkół wywiązuje się z tego bardzo, bardzo dobrze. Angażują się również w ten sposób, że są świetnie przygotowani pod względem wystaw, gazetek, przebrania, strojów itd., itd., więc naprawdę bardzo dobrze się realizuje ten projekt, widząc zaangażowanie wszystkich, bo tutaj zaangażowanie widać u dyrektorów szkół, u nauczycieli, u dzieci, młodzieży, ale też rodzice są bardzo zaangażowani, więc bardzo miło nam się ten projekt realizuje. I w tym roku postanowiliśmy nagrodzić taką nagrodą pierwszą szkołę z Belęcina za przygotowanie, za całokształt, natomiast pozostałe 4 szkoły wyróżniliśmy na jednym poziomie równorzędnie również za zaangażowanie i za przygotowanie artystyczne pod każdym względem. Zdjęcia, filmy można obejrzeć na naszej stronie, na stronie urzędu. Zachęcam, bo jest co oglądać i warto, myślę, ten projekt kontynuować, realizować. I oczywiście panu wójtowi również dziękujemy za te nagrody, które były w tym roku niespodzianką, bo te nagrody też są bardzo miłe dla szkół, bo finansowo mogą też z tego bardzo skorzystać. Oprócz Tygodnia Kozła odbyło się u nas również spotkanie autorskie z panią Zofią Mąkosą i była to też promocja jej debiutanckiej powieści Wendyjska Winnica Cierpkie Grona. Jest to powieść jedna z 3 tego cyklu Wendyjskiej Winnicy. Gościliśmy również Polskę Światło Czułą, jest to kolejny projekt, przyjeżdża grupa, która wyświetla film, jak również daje możliwość spotkania się z reżyserem filmu. Takie spotkanie odbyło się u nas 21 czerwca i będziemy dalej się włączać jako partnerzy do tego projektu, także kolejne filmy będzie można w GOKU obejrzeć. No i 24, to już kilka razy zostało wspomniane, Grójecka Noc Świętojańska. A w bibliotekach to też tak pokrótce, nie będę wszystkich wydarzeń czytać, macie to Państwo do swojej dyspozycji. Akcja Głośne Czytanie, która się odbywa w każdej z 4 naszych bibliotek, czyli Siedlecka i 3 filie, jak również akcja Strefa Biblioteka, którą zapoczątkowaliśmy 2 miesiące temu, polega na aktywnym działaniu w bibliotece, czyli zajęciach twórczych, artystycznych, jak również wyjazdowych z biblioteką, z paniami, które zajmują się pracą w bibliotece. I jak już jestem przy głosie, to chciałam wszystkich Państwa zaprosić i przekażę też każdemu z Państwa zaproszenie osobiście. Dzisiaj od 2 do 9 lipca odbywa się w gminie Siedlec 3. Międzynarodowy Plener Malarsko-Rzeźbiarski. Tym razem będziemy mieć i malarzy, i rzeźbiarzy. On odbywa się w tym roku w Grójcu Wielkim i tam 2 lipca na godzinę 19 zapraszamy na uroczyste otwarcie pleneru. 5 lipca z kolei zapraszam wszystkich serdecznie na takie spotkanie integracyjne z uczestnikami pleneru, mieszkańcami Grójca Wielkiego. Wszystkich chętnych tam zapraszam przy sali na takie spotkanie. I 9 lipca o godzinie 15 w niedzielę otwarcie wystawy poplenerowej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Panią Agnieszkę.
Szanowni Państwo, w dziale infrastruktury od 23 maja minął miesiąc, więc trochę tych spraw mamy. Postaram się powiedzieć te najważniejsze. Ogłosiliśmy przetarg na fragment drogi w miejscowości Jarzyniec. To jest 48 metrów. Mieliśmy jedną ofertę. Na otwarciu ofert, jak dobrze wszystko pójdzie, to w przyszłym tygodniu podpisujemy umowę i przystąpimy do wykonania tego zadania. Dalszy etap tego Jarzyńca myślę, że powalczymy we wrześniu. Bliżej tego tematu powiem, z jakiego programu i dlaczego. Mieliśmy też odbiór drogi właśnie w miejscowości Godziszewo. Inwestycja jest rozliczona, zakończona, także tutaj już nie ma co do tego wracać. Zostało zgłoszone zakończenie budowy drogi w Chobienicach. Tutaj poszedł odbiór nieco trudniej, ponieważ niestety na tą chwilę nie ma. Jest przesunięty troszeczkę termin i wykonawca dostał do poprawki pewien zakres prac. Co dalej? W oświetleniu ulicznym w ramach zapytania ofertowego na miejscowość Siedlec i Jaromierz udało nam się wyłonić wykonawców i w wyniku tych pierwszych komisji, które mieliśmy i podzieliliśmy troszeczkę te środki, to już podpisaliśmy umowy. Natomiast jak czas pozwoli jeszcze dzisiaj, to doprecyzujemy to w oświetleniu ulicznym, co możemy jeszcze zrobić w najbliższym czasie. Złożyliśmy też gotowe dokumentacje przez projektantów na osiedle miejscowości Chobienice, jak również na osiedle w Żodyniu. Mamy już zgłoszenie przyjęte przez starostwo na Kasztanową, czyli ten cykl trzech dokumentacji, który miał być do końca czerwca w ramach środków niewygasających mamy zamknięty. Czekamy na zatwierdzenie tego w starostwie. I tak jeszcze z tych ważniejszych, to może powiem tylko jeszcze to, że podpisaliśmy również umowę już na wykonanie projektu, na wykonanie projektu dokumentacji ścieżki rowerowej Siedlec-Powodowo. Pamiętajmy, że pół roku wcześniej rozmawialiśmy o koncepcji. Koncepcja jest wykonana, zatwierdzona, teraz już troszeczkę łatwiej i nam, i projektantowi. Lecimy z projektem, jak również z podziałami, wszystkimi tymi niezbędnymi, które są potrzebne, żeby do granicy z gminą Wolsztyn z tą ścieżką dojechać. I może jeszcze tylko to powiem, że też został ogłoszony przetarg na zakup energii elektrycznej, bo pamiętamy, że do końca roku jesteśmy w tej grupie zakupowej, a już od nowego roku być może będzie nowy oferent. Zobaczymy, co wyjdzie w drodze przetargowej. Tak wychodzi to mniej więcej na inwestycjach. Nieco gorzej wyglądamy na łataniu dziur czy na tym bieżącym utrzymaniu z tego względu, że po prostu troszeczkę brakuje nam rąk do pracy. Mogę tylko prosić o cierpliwość, na pewno połatamy, ponieważ towar i zakupiony materiał mamy. Tyle tylko, że idzie nam to troszeczkę słabiej niż w poprzednich latach. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan Wójt. Drodzy Państwo, w tej sprawie, o której mówiła pani Agnieszka, bardzo proszę, zwracam się to głównie do sołtysów, ale także częściowo do radnych. Proszę o to, żeby te rzeczy, które mamy, jak na przykład wykoszenie, od które się do nas zwracacie przy sali, czy wykoszenie boiska, czy przygotowanie terenu, wykoszenie pod spływ kajakowy, papieski i tak dalej. Jednym z powodów przesunięć niektórych rzeczy jest to, że część osób czy opiekunów tych miejsc zgłasza to na 2-3 dni przed imprezą, którą mają. Musimy wtedy korygować plany. Pani dyrektor dostała tutaj ode mnie, pani Agnieszka, polecenie, że wszystkie terminy, gdzie jest taka pogoda jak dzisiaj słoneczna, mają być przeznaczone w miarach oczywiście możliwości przede wszystkim na łatanie dróg. Natomiast do was się zwracam z prośbą, dopilnujcie, jak będziecie rozmawiać z kolegami z LZS-ów i tak dalej, czy do sołtysów, te rzeczy należy zgłaszać z tygodniowym, dwutygodniowym wyprzedzeniem. I to, że jeden z panów mówi, że przecież wy wiecie, że mecze są co 2 tygodnie, nie usprawiedliwia, że należy, jeżeli przecież nikt nie będzie kosił tego co 2 tygodnie. Jeżeli dochodzicie do wniosku, że jedno boisko, czy są rozgrywki, powinno być wykoszone, to należy to zgłosić z pewnym wyprzedzeniem. Udało nam się te wszystkie rzeczy zrobić, ale to jest kosztem planowanych inwestycji, które mogliby pracownicy robić na drogach. Jeszcze jedna rzecz troszkę bardziej, mniej czy bardziej nieprzyjemna, o której jednak należy powiedzieć, bo dotyczy to nas wszystkich. Drodzy Państwo, nie jest tajemnicą, że od pół roku pilotujemy i pilnujemy, staramy się pilnować inwestycji na drodze 303. W planach remontu jest zapisane odbudowanie drogi od początku województwa, czyli od Babimostu do Chobienic. Jest to rzecz dla nas znana od kwietnia w mocnym potwierdzeniu. Nie mówiliśmy, nie rozwijaliśmy tego z prostego powodu. I ta droga, która ma być odbudowana, i także chodnik, który w Grójcu ma być wybudowany. Rozmawiamy także i to, co wam mówiłem wcześniej o pozwoleniu, które dziś mamy w wersji ustnej, ale chcemy przygotować projekt i otrzymać pozwolenie na budowę chodnika z Siedca do Babimostu w pasie drogi wojewódzkiej. Jak na razie ustnie mamy takie zapewnienie, że to będzie, chcielibyśmy to dopilnować z projektami podpisać.
Natomiast nasza wstrzemięźliwość wynikała z prostej rzeczy. Inwestycje te mają być robione z puli remontowej. Jeżeli któreś z wielkich, jeżeli któreś z większych miast w międzyczasie by wskazało marszałkowi, czy do tego, że stała się jakaś dziwna inwestycja, no to mogłoby się okazać, że taka prowincja jak nasza mogła być mniej czy bardziej pominięta. Rozmowy czy inwestycje te udało się pozytywnie załatwić także między spotkania z panem marszałkiem, z panią dyrektorem, gdzie byłem, z panią Agnieszką. Natomiast troszkę nie fair jest albo nie jest prawdą to, że w tym wypadku akurat pan starosta w jakikolwiek sposób się do tego przyczynił, a niestety tak się wyraził na spotkaniu w Grójcu. My o tym wiedzieliśmy dużo wcześniej, pewnych rzeczy nie mówiliśmy, natomiast jak widać zasługi każdy chętnie sobie przypisuje. Stąd tylko prostuję te rzeczy, że my pilnujemy tych spraw. Nie mówiliśmy o nich tylko dlatego, że pan dyrektor zwrócił nam uwagę w kwietniu. Nie krzyczcie i tak dalej, ponieważ jest to wpisane w tej chwili. Mówię to tylko dlatego, że pan starosta napisał to już na stronie niepotrzebnie. My mamy to zapewnione z remontów. I chodziło po prostu o to, że lepiej ciszej, odczekać skromniej, po to, żeby ta realizacja była zrobiona. Cieszę się bardzo, że to, co się udało, że to nie jest tak, jak było w planach, 1,5 kilometra, tylko że jest zaplanowane odbudowanie całego tego odcinku od początku województwa do samych Chobienic. I tyle tylko chciałem tutaj wspomnieć, żebyście państwo jako radni, że my żeśmy na ten temat rozmawiali na komisjach, nie na sesji, która jest transmitowana, tylko na komisjach. Nie pisaliśmy na stronie, nie podawaliśmy tego do prasy z tych względów, o których państwu powiedziałem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Przechodzimy do sprawozdania przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy Siedlec. Szanowni państwo, 17 czerwca odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze, jak również uroczystość związana z 90-leciem OSP Tuchorza, w której uczestniczyłem. Kolejna impreza bardzo ważna to jest Grójecka Noc Świętojańska. Tyle już tutaj na ten temat zostało powiedziane, że mi pozostaje pogratulować przede wszystkim. Te podziękowania pani sołtys to nie nam się należą, tylko pani i wszystkim mieszkańcom, którzy przyczynili się do tego, że to święto tak wyglądało. Zewsząd głosy zachwytu, wszyscy zadowoleni. Myślę, że nasza rola skupia się tylko i powinna się skupiać, żeby państwu nie przeszkadzać i pomagać. Jeszcze raz dziękuję za to, co państwo zrobiliście, za to, że to się tak wspaniale udało i myślę, że trzeba poczynić pewne starania, żeby ten teren jeszcze dodatkowo zabezpieczyć, może więcej miejsc, nie wiem, ale to jest ważne. Także bardzo serdeczne podziękowanie, oczywiście tutaj również na ręce wszystkich pracowników pana wójta. Dalej, w ubiegłą niedzielę powiatowe zawody sportowo-pożarnicze w Tuchorzy. Gratuluję wszystkim zwycięzcom i jednocześnie tutaj mam taką prośbę do pana wójta, dla pracowników generalnie rzecz biorąc, żeby do starostwa, tutaj korzystając również z obecności pana przewodniczącego, bo to były powiatowe, to bardziej do starostwa, ale żeby tego typu imprezy były szerzej rozpropagowane. Tak na dobrą sprawę mnie pytano, bo do mnie dzwoniono, o której są te, sprawdziłem, miałem zaproszenie, ale na stronie tego nie było, może nie zauważyłem, mieszkańcy nie wiedzieli. Warto by było, bo rzeczywiście duży wysiłek organizacyjnie dopięty na ostatni guzik, natomiast no troszeczkę mało mieszkańców. Później się troszeczkę pojawi. Oczywiście też pogoda ma na to wpływ, ale wydaje mi się, że jednak albo puścić to przez ten nasz system SMS-owy. Warto by było, że jeżeli coś się w gminie dzieje, żeby ta informacja została nagłośniona. Dalej, proszę państwa, zarówno ja, jak i pan przewodniczący spotykaliśmy się na komisji wspólnej. Dalej uczestniczyłem w przeglądzie orkiestr dętych w Olsztynie. Tutaj gratulacje dla starostwa. Pan wiceprzewodniczący uczestniczył w spływie kajakowym imienia Jana Pawła II. Miałem jedną interwencję mieszkańca i jedną interwencję przedsiębiorcy. Sprawa jest załatwiana, czyli sprawa jest w toku. To tyle, jeżeli chodzi o przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. Oddaję głos państwu przewodniczącym. Tradycyjnie rozpoczynamy od pana Macieja Wity. Bardzo proszę. Dziękuję panie przewodniczący, szanowni państwo radni, szanowni goście. Komisja Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Porządku Publicznego w okresie międzysesyjnym spotykała się dwukrotnie.
Na jednej komisji było podejmowany temat oświetlenia czy uzupełnienia oświetlenia na terenie gminy Siedlec. Tej komisji przewodniczyła wiceprzewodnicząca pani radna Ilona Słowiak. Drugi raz komisja spotykała się na wspólnym posiedzeniu komisji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pani Ewa Weil. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Komisja Budżetu i Finansów w okresie międzysesyjnym spotkała się dwukrotnie. Pierwszy raz podjęła obrady w dniu 13 czerwca wspólnie z innymi komisjami, gdzie były prezentowane projekty uchwał dzisiejszej sesji. Drugi raz 21 czerwca i tam były prezentowane zmiany budżetu, które są też przedmiotem dzisiejszych obrad. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Andrzej Skiba, bardzo proszę. Komisja rewizyjna spotkała się dwukrotnie. Pierwszy raz na komisji wspólnej. Drugi raz w sprawie realizacji wykonania zarządzeń wójta gminy Siedlec za pierwszy kwartał oraz realizacji uchwał Rady Gminy Siedlec za pierwszy kwartał, a także sprawdzenia kontroli wydatków w klubach sportowych i stowarzyszeniach korzystających z dotacji gminy Siedlec. Dziękuję bardzo. Kolejność pominąłem, dlatego że zawsze tutaj Robert, sprawozdanie z Komisji Oświaty. Bardzo proszę, pan Stanisław Jedliński. Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, Szanowni Państwo, Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia spotkała się raz na Komisji Wspólnej. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, przechodzimy do punktu szóstego. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Siedlcu za 2016 rok i poproszę Panią Dyrektor Beatę Wieczorek. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, zgodnie z artykułem 110 ustęp 9 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku zobowiązana jestem do złożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej. Ośrodek Pomocy objął pomocą w 2016 roku 339 rodzin. Z tego zasiłek stały otrzymało 37 rodzin na kwotę 194 807 zł. Zasiłek okresowy 22 rodziny na kwotę 36 799 zł. Zasiłek celowy 166 rodzin na kwotę 108 545 zł. Specjalny zasiłek celowy 94 rodziny na kwotę 58 037 zł. Zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego jedna rodzina na kwotę 1500 zł. Dożywianie 427 dzieci na kwotę 173 406 zł. DPS-y 13 osób na kwotę 309 127 zł. Ośrodek Pomocy skierował również w 2016 roku 34 dzieci na kolonie letnią w Sierakowie, 5 dzieci na obóz do Borui i 10 dzieci na zimowisko we Wroniawach. W ośrodku według stanu na dzień 31 grudzień 2016 zatrudnionych było 13 osób. Ośrodek zatrudnia także jedną osobę na pełen etat i 3 osoby na umowę zlecenie, które świadczą usługi opiekuńcze dla 5 przewlekle chorych z miejscowości Kopanica, Tuchorza, Godziszewo i Belęcin. Dla jednej osoby wypłacane jest wynagrodzenie z tytułu sprawowania opieki w wysokości ustalonej przez sąd. Liczba rodzin objętych pomocą ośrodka pomocy w poszczególnych latach 2010-2016 i na dzień 31 grudnia gminę Siedlec zamieszkiwało 12 557 osób. W 2016 roku ośrodek objął wsparciem zarówno w formie pieniężnej, jak i w naturze 339 rodzin, w rodzinach tych było 1127 osób, co stanowi 8,9% ogółu ludności gminy Siedlec. Liczba rodzin objętych pomocą OPS-u z powodu ubóstwa, bezradności, potrzeby ochrony macierzyństwa, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby w latach 2010-2016 i te powyższe tabelki, z tych powyższych danych wynika, że zasadniczą przyczyną udzielania pomocy w okresie sprawozdawczym była niepełnosprawność, potrzeba ochrony macierzyństwa oraz długotrwała lub ciężka choroba. Zgodnie z ustawą z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
od 1 marca 2012 roku kierownik OPS-u w Sielcu zatrudnił asystenta rodziny. Środki na zatrudnienie asystenta uzyskano w drodze wygranego konkursu Asystent Rodziny w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2016. Rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych mogą otrzymać wsparcie w postaci asystenta rodziny. Miejscem prowadzenia pracy z rodziną jest miejsce jej zamieszkania lub miejsce przez nią wskazane. Zadaniem asystenta jest pomaganie rodzinom, które zmagają się z problemami wychowawczymi, psychologicznymi i socjalnymi. W 2016 roku pomocą w formie asystenta rodziny objętych było 10 rodzin z terenu naszej gminy. Zakres zadań asystentów rodziny w gminie Siedlec w 2016 obejmował 4 obszary: bezpośrednią pracę z rodzicami, bezpośrednią pracę z dziećmi, działania pośrednie realizowane na rzecz dziecka i rodziny oraz organizację własnego warsztatu pracy. Oznacza to pomoc bardzo wszechstronną, od pomocy w codziennych obowiązkach domowych, sprzątania, uczenia racjonalnego gospodarowania pieniędzmi, żywienia, do pomocy przy poszukiwaniu zatrudnienia, załatwianiu spraw urzędowych, pomocy dzieciom w odrabianiu lekcji. Obowiązki asystenta pełnią pani Dominika Masiorek i pani Maria Jędrzejczak. Od października 2012 roku Ośrodek Pomocy współpracuje z Wielkopolskim Bankiem Żywności w Poznaniu, przeprowadzając kolejne zbiórki żywności. W realizacji zbiórek wspierają nas lokalne sklepy oraz wolontariusze ze szkół w Sielcu i Belęcinie. Żywność trafia do najbardziej potrzebujących rodzin z terenu naszej gminy. Dnia 4 grudnia 2016 roku w Sielcu odbyło się 14. spotkanie z seniorami gminy Siedlec. Organizowane corocznie przez Ośrodek Pomocy, na uroczystość zaproszono mieszkańców gminy, którzy ukończyli 80. rok życia i starszych. Zgodnie z ustawą z 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wprowadzony został obowiązek tworzenia w każdej gminie zespołu interdyscyplinarnego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Na terenie gminy zespół interdyscyplinarny działa od 2012 roku. W jego skład wchodzą przedstawiciele OPS-u, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji, Oświaty, Służby Zdrowia, Powiatowego Urzędu Pracy w Olsztynie, PCPR w Olsztynie, a także Sądu Rejonowego. Zespół realizuje zadania zawarte w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie Siedlec na lata 2014-2017. W 2016 rozpatrzono 23 nowe formularze nowej niebieskiej karty sporządzone głównie przez przedstawicieli policji. Informacja z działu świadczeń rodzinnych. Dział świadczeń rodzinnych w 2016 roku realizował zadania wynikające z ustaw o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, dodatku mieszkaniowym i energetycznym. W 2016 roku na świadczenia rodzinne wydatkowano ogółem 4 404 305 zł i 9 groszy, z czego zasiłek rodzinny 1 513 754 zł i 87 groszy. Dodatki do zasiłku rodzinnego 926 053 zł 22 grosze. W tym z tytułu urodzenia dziecka 63 079 zł 69 groszy. Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 289 751 zł 92 grosze. Samotnego wychowywania dziecka 51 713 zł 89 groszy. Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 113 125 zł 81 groszy. Na dojazdy do szkoły 104 102 zł 60 groszy. Na zamieszkanie w internacie 10 491 zł. Wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 213 536 zł 29 groszy. Rozpoczęcie roku szkolnego 80 252 zł i 2 grosze. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 146 tysięcy. Zasiłek pielęgnacyjny 888 012 zł. Świadczenie pielęgnacyjne 725 928 zł. Specjalny zasiłek opiekuńczy 32 240 zł. Świadczenie rodzicielskie 172 317 zł.
od niektórych świadczeń rodzinnych opłacano także składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych 154 559 zł, składki społeczne od specjalnego zasiłku opiekuńczego 8443 zł, składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych 16146 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne od specjalnego zasiłku opiekuńczego 665 zł. Fundusz alimentacyjny. Na wpływy świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatkowano, na wypłaty świadczeń z funduszu wydatkowano kwotę 373 850 zł. Ponadto informujemy, że w wyniku prowadzonych działań skierowanych na dłużników alimentacyjnych odzyskano kwotę 81 779 zł 14 groszy, z czego 17 873 zł 72 grosze zasiliło dochody własne gminy Siedlec. Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, czyli 500+, weszła w życie od 1 kwietnia 2016 i w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2016 wydano 1251 decyzji. Na realizację ustawy wydatkowano 7 933 321 zł i 20 groszy. Na realizację ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w 2016 roku wydatkowano kwotę 72 800 zł. Za niektóre osoby pobierające zasiłek dla opiekuna opłaca się składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Na ubezpieczenie społeczne wydatkowano 8729 zł, na ubezpieczenie zdrowotne 1685 zł. Prawo do dodatków mieszkaniowych mają najubożsi lokatorzy mieszkań komunalnych, spółdzielczych, własnościowych oraz domów jednorodzinnych, których nie stać na miesięczne opłaty czynszu. Osoby ubiegające się o dodatek mieszkaniowy muszą posiadać tytuł prawny do zajmowanego lokalu, spełniać kryterium dochodowe oraz posiadać odpowiednią powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu. Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy, wszystkie te warunki muszą być spełnione jednocześnie. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 36 197 zł i 23 grosze. Na wypłatę dodatków energetycznych 922 zł i 89 groszy. Podsumowując, na wszystkie zadania powierzone do realizacji w dziale świadczeń rodzinnych w 2016 roku wydatkowano ogółem 13 011 623 zł i 41 groszy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani dyrektor. Czy są pytania? Spodziewam się, że pytań będzie dużo, bo w trakcie prezentowania tego materiału bardzo żywo reagowali i sołtysi, i państwo radni, tutaj z prawej strony szczególnie. Dziękuję za taką aktywność. Ja myślę, że to była merytoryczna dyskusja, więc proszę o pytania. A z tej strony nie słyszałem, ale proszę bardzo. Ponieważ ja nie byłem aktywny w czasie prezentacji, to ja może teraz aktywność małą zaprezentuję. Pani dyrektor, jedno pytanie, bo według statystyk, które pani przytoczyła, tu zauważyłem, że w bieżącym, przepraszam, w 2016 roku, którego dotyczyło to sprawozdanie, dość znacząco spadła liczba rodzin, których wspomaga ośrodek ze względu na ubóstwo. Czym to się wiąże? Ubóstwo spadło, czy jakieś znowu wytyczne związane z dochodami się zmieniły? Ubóstwo bierzemy, no jest zgodnie z ustawą, ubóstwem jest, jeżeli rodzina nie spełnia kryterium dochodowego, jest, czyli ma poniżej tego 514 na osobę w rodzinie, to wtedy mówimy o ubóstwie. A teraz trudno powiedzieć, czym. No 500 plus doszło, tak? I się 500 plus, no, nie liczymy do dochodu, ale no, najniższa się podniosła, więc też to pewnie ma znaczenie. Okej, dziękuję bardzo. Proszę. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, kto z państwa ma pytania? Proszę bardzo. No właśnie, i teraz nie ma pytań. Szanowni państwo, wobec powyższego taka prośba dla porządku, żeby łatwiej i szybciej nam się obradowało, żeby dyskutować w momencie, kiedy można, a kiedy inni przedstawiają, żeby jednak pozwolić im te zagadnienie przedstawić, bo to rozumiem, że dla każdego, kto jest przy mikrofonie i mówi, to te głosy mogą stanowić pewną przeszkodę, no chyba, że rzeczywiście dyskutujemy na te zagadnienia, które dana osoba przedstawia. Tu tak w kontekście tych następnych zagadnień, które będziemy poruszać. Proszę państwa, informuję, że
W międzyczasie dotarł, właściwie zaraz prawie na początku, muszę to zauważyć, pan Stanisław Wiedliński. Wobec powyższego stwierdzam, że Rada obraduje w ilości 12 radnych. Dziękuję. Czy są uwagi? Jeżeli nie ma uwag, to uważam, że to sprawozdanie zostało przyjęte przez państwa. Nie ma uwag. Przechodzimy do punktu 7. Wyrażenie opinii w sprawie zmian w statucie Związku Międzygminnego Obra. I tu poproszę pana prezesa Piaska o przedstawienie materiału. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Związek w trakcie swojej działalności napotyka na różnego rodzaju sytuacje, które w momencie, kiedy tworzony był statut i zmieniany 2 czy 3 lata temu, trudno było przewidzieć. Te sytuacje to między innymi przypadki takie jak na terenie gminy Siedlec w miejscowości Grójec, na terenie gminy Wolsztyn w przypadku miejscowości Powodowo i parę innych. Ja o tym jeszcze będę mówił w innej czy w dalszej części mojego wystąpienia. W związku z tym w tej bieżącej działalności natknęliśmy się na takie przeszkody formalne, które uniemożliwiały związkowi prowadzenie, nie tyle może prowadzenie, co zakończenie prowadzonych postępowań administracyjnych bądź nawet finansowania w ramach postępowania zastępczego niektórych działań. I te przeszkody wskazywała nam Regionalna Izba Obrachunkowa oraz Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. I korzystając z tej okazji, po prostu wyszliśmy z założenia, że po decyzjach organów wykonawczych gmin tworzących związek, że skoro związek przejął wszystkie sprawy z zakresu gospodarowania odpadami, to trzeba być konsekwentnym i do końca rozstrzyganie w tych kwestiach pozostawić przy związku. Te zmiany idą, proszę państwa, w takim kierunku, sytuację określę. Mamy do czynienia z czymś, w cudzysłowie mówiąc, to coś, co leży na jakiejś nieruchomości. I w momencie, kiedy nie wiemy, co to jest, to należy wszcząć postępowanie i właściwy organ nie powinien zakończyć. I tak długo, jak długo nie zostanie ustalone, czy to jest odpad, czy to jest odpad poprodukcyjny, czy odpad komunalny, tak długo związek będzie prowadził postępowanie do wydania ostatecznej decyzji. W tym momencie zaszła oczywiście kwestia, co się dzieje w przypadku, kiedy tego typu postępowanie na przykład wymaga w ramach czynności dowodowych dokonania badania przez uprawnione laboratorium, kto to może finansować. Bo tu państwo musicie wiedzieć, że z opłaty, którą pobieramy za odbiór odpadów, tego typu rzeczy robić nie wolno. W związku z tym również i ten temat żeśmy uporządkowali, że jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce, to będzie to dotyczyła gminy, na której to zdarzenie występuje. I te wszystkie zmiany, które tutaj państwu są proponowane w przedłożonej uchwale, zostały uzgodnione zgodnie z procedurą z wojewodą wielkopolskim, ale również z Regionalną Izbą Obrachunkową i z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska. Co prawda, i tu już informuję, że ulegnie zmianie treść paragrafu 5 tej uchwały, mianowicie tutaj nadzór prawny wojewody dopatrzył się jeszcze pewnego drobnego uchybienia i 29 na posiedzeniu zgromadzenia to uchybienie naprawimy. Mianowicie chcę, żebyśmy w paragrafie 5 zamiast tego długiego zdania napisali krótkie zdanie: uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W związku z powyższym, biorąc to pod uwagę, zwracamy się tutaj do państwa z prośbą o wyrażenie pozytywnej opinii na temat zmian. Ta pozytywna opinia zarówno państwa, jeżeli będzie Rady Wolsztyna i Przemętu. Państwo zaczynacie jako pierwsi, jutro jest posiedzenie Rady w Przemęcie i w Wolsztynie. Po komisji, jak już państwu mówię, że obydwie komisje w obydwóch radach pozytywnie zaopiniowały te zmiany. Projekt uchwały zostanie podjęty 29 na posiedzeniu Zgromadzenia Związku i odwrotnie przesłany do wojewody wielkopolskiego celem opublikowania. Po opublikowaniu w ciągu 14 dni zostaną podjęte decyzje administracyjne, między innymi dotyczące przypadku w Grójcu. Tyle tytułem wprowadzenia do tej
potrzeby opinii. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę, kto z Państwa radnych chciał tutaj zadać pytanie? Bardzo proszę, pan Żydzik. Panie prezesie, takie pytanie, czyli teraz przekładając jakby zapisy tego regulaminu na sytuację praktyczną, która ma miejsce i się dzieje, w przypadku no, znanym nam środków niebezpiecznych, jakichś pozostawionych na terenie gminy Wolsztyn, dokładnie mówię o Adamowie, koszty utylizacji tego będzie ponosiła gmina Wolsztyn? Znaczy każdy przypadek należy rozpatrywać z osobna, ponieważ zgodnie z ustawą o odpadach za to, co się dzieje z odpadem, odpowiada w pierwszej kolejności posiadacz odpadu. Jeżeli on zostanie ustalony i posiada jakiekolwiek zasoby umożliwiające utylizację tego niebezpieczeństwa, o którym mówimy w przypadku Adamowa, to wtedy on posiada, on ponosi te koszty. Jeżeli posiadacza się nie ustali, odpowiada, domniemuje się, że posiadaczem odpadów jest właściciel nieruchomości. No i tak idziemy dalej, aż znajdziemy tego, który zapłaci, czyli najczęściej gminę, bo się okazuje, że w przypadku Adamowa akurat, nie, że to był wynik bardzo dobrze zorganizowanego przestępstwa. Zresztą jak Państwo widzicie, to przestępstwo trwa. Ja jeszcze mam tutaj taką małą prezentację dla Państwa, to wspomnę o tych środkach, które podejmujemy, aby zapobiec tego typu przypadkom w przyszłości, ale to przestępstwo trwa. W tej chwili w powiecie konieńskim są kolejne odkrywane beczki i tam jest już posiadacz niby ustalony, wynikający z tej własności gruntu, który deklaruje usunięcie, ale on podatku na bieżąco nie płaci, także skończy się tym samym prawdopodobnie co w Olsztynie. A na ten temat w drugiej części tutaj, jak będę miał możliwość przedstawienia prezentacji, kilka zdań powiem. Dziękuję, pan, rozumiem, dziękuję. Czy jeszcze ktoś z Państwa? Dziękuję. Szanowni Państwo, my wyrażamy opinię w tej sprawie. Rada Gminy może wnieść sprzeciw, więc w związku z tym, że zostało to szczegółowo wyjaśnione, ja proponuję, abyśmy swoją opinię wyrazili w formie podniesionych rąk. Kto z Państwa radnych jest za pozytywną opinię w sprawie zmian w statucie Związku Międzygminnego Obra przedstawionych przez pana Krzysztofa Piaska? Kto z Państwa radnych jest za? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Stwierdzam, że radni jednogłośnie wyrazili pozytywną opinię w tej sprawie. I teraz poproszę do tej drugiej części o przedstawienie tej prezentacji. Tylko zobaczymy, aż się wyświetli. Proszę Państwa, Związek ma obowiązek tworzenia analizy systemu gospodarowania odpadami. Jest to taka skrócona analiza, taką głębszą i składającą się z ponad setki slajdów, została przedstawiona na zgromadzeniu związku i tutaj w uzgodnieniu z panem wójtą częściowo, żeby się Państwo wiedzieli, jak to wszystko wygląda. Państwo znacie główne założenia naszego systemu, że obejmujemy jedne, jak i drugie nieruchomości, czyli zamieszkałe i niezamieszkałe, że zagospodarowanie odpadów odbywa się po stronie związku, że gminy w żaden sposób nie dopłacają do systemu, na przykład przez fakt ustanowienia jakiejś składki członkowskiej. I też jednym z takich założeń było to, co na bazie Wolszyna, że na 100 zameldowanych mieszkańców przebywa nas 93. W dalszej części Państwo będziecie widzieli, jak to się dzieje na dzisiaj. To też warto tutaj podkreślić, że od 1 lipca 2013 roku do dnia dzisiejszego włącznie nie uległa zmianie wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami, czyli dobry wniosek wynikający to taki, że naprawdę kalkulacja była zrobiona w sposób bardzo, bardzo porządny. Natomiast jest też przepis, który mówi, ile ona maksymalnie może wynosić, stąd tak informacyjnie to, żebyście Państwo widzieli. Wysokość za pojemniki, jeżeli ktoś nie pamiętał albo nie miał z tym do czynienia, też tutaj Państwu pokazujemy. Pobór opłaty, przypomnę, że do roku 2015 było co miesiąc, teraz co kwartał, także tym, którzy muszą opłacać w bankach, a jest sporo takich, którzy nie korzystają z elektronicznej bankowości, no umniejszyliśmy ośmiokrotnie. Proszę Państwa, to co zaczyna teraz nas niepokoić, również w kontekście przedmówczyni,
która mówiła o pewnych tutaj sprawach związanych z programem 500+, to jest ilość wzrastających odpadów. Te odpady z roku na rok nam rosną. Jak Państwo widzicie, pomiędzy rokiem 2015 a 2016 mamy ponad 1100 ton odpadów więcej, 900 było między 2014 a 2015. 2016 to jest program 500+ i coraz większa liczba cudzoziemców przebywających na naszym terenie. Ale równolegle z tym, jak Państwo widzicie, wzrasta selektywna zbiórka, jak i odpady zielone, które są dostarczane bezpośrednio do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W relacjach tonażowych te ilości wyglądają tak, jak Państwo tutaj w tej chwili widzicie, w rozbiciu na poszczególne gminy. Przoduje oczywiście w Olsztyn, Przemęt jest na drugiej pozycji, tu proszę się też nie dziwić, dlatego że w okresie letnim w Przemęcie przebywa praktycznie rzecz biorąc dwa razy więcej mieszkańców niż gmina liczy na co dzień z tytułu domków letniskowych i przybywających tam gości. Jeżeli byśmy przeliczyli odpady na jednego mieszkańca, to średnio wygląda to w ten sposób, z tym, że muszę tutaj Państwu jedną informację przekazać, że to, jak my te odpady liczymy, to trochę inaczej, bo nie ma tutaj jakiegoś metodyki opracowanej. My liczymy tą średnią ilość odpadów odebranych z nieruchomości zamieszkałych. Natomiast są związki, które liczą ilość odpadów również odebranych z zakładów pracy, ponieważ to są odpady komunalne i te odpady komunalne wytworzyli też ludzie, czyli pracownicy. I gdybyśmy tak policzyli ilość wytworzonych na naszym terenie odpadów, to średnia wychodzi już 281 kg, bo zakłady swoje odpady, które wytwarzają, to są odpadami problemowymi i one powinny być zagospodarowane i są zagospodarowane w inny sposób niż tego. Na tym tle proszę zobaczyć, jak wygląda selektywna zbiórka, która w tych podstawowych selektywnie zbieranych odpadach no, wykazuje tendencję wzrostową. No i tutaj proszę zwrócić uwagę na ostatnią pozycję, odpady wielkogabarytowe, gdzie mamy przyrost prawie 100%, a z czym to się wiąże, to za chwilę Państwu pokażę tutaj. Łącznie z odpadami zielonymi udało się wysegregować prawie 3800 ton, to jest średnio na każdego z nas prawie 74 kg. I gdyby teraz dodać to do 202, no to z domów wywozimy 200, prawie 76 kg odpadów na jednego mieszkańca. Średnioroczne ilości odpadów, ale liczone właśnie w ten sposób, jak Państwu przed chwilą, są otóż takie, jak Państwo widzicie. Czyli trochę nam brakuje do województwa wielkopolskiego, do średniej województwa wielkopolskiego. Natomiast to, co bardzo mocno nas boli, proszę Państwa, to są teraz te ceny, bo mimo, że coraz lepiej tą selektywną zbiórkę uskuteczniamy, to tutaj za szkło bezbarwne, kolorowe dostajemy jakieś przyzwoite pieniądze, natomiast proszę zauważyć, 1 MG to jest 1 tona, czyli za 1 tonę tworzyw sztucznych dostajemy złotówkę, za tonę makulatury 10 zł. Zużyte baterie 1000 zł, no ale tych zużytych baterii jest około 2 ton w skali roku. Natomiast za wszystko inne to my musimy płacić. To my musimy płacić. I tu macie Państwo przykładowe ceny, jakie związek płaci za to, że mieszkańcy nam dostarczyli na przykład zużyty sprzęt elektroniczny czy zużyte tonery. Proszę zwrócić uwagę na świetlówki, które no, polskie prawo jest tutaj mało precyzyjne. Te świetlówki, które się świecą tu na tej sali, są odpadem niebezpiecznym przemysłowym, natomiast nasze świetlówki, dokładnie te same w domu, są odpadem komunalnym niebezpiecznym. Które nam kto przywiózł, no nie wiemy niestety. Wzrasta nam tam, Państwo widzieliście, bardzo ilość opon, za które tylko dzięki temu, że mamy zakład we Wroniawach, z którym dość dobrze współpracujemy, mamy cenę 150 zł netto, ale ta cena jest pochodną ceny tony ropy. Jeżeli ta tona ropy będzie na tym poziomie, na którym jest, to będziemy coraz więcej dopłacali, ponieważ z opon się otrzymuje olej opałowy, sadze i metale.
olej opałowy wtedy nie ma ceny, no i Państwo widzicie. Zwracam uwagę na gabaryty. Im więcej ich w ramach tych zbiórek zbierzemy, tym więcej musimy zapłacić za ich utylizację. Tak to wygląda. Styropian opakowaniowy. Proszę Państwa, tona styropianu 720 zł. Tona wełny mineralnej 2000 zł. Więc jeżeli ktoś likwiduje pieczarkarnię bądź tego podobny tego typu obiekt, no to co Państwo musicie wyobrazić, jakie to są koszty. Nie? Tak to w tej chwili wygląda. Jeśli chodzi o fakt składania deklaracji, to w cyfrach bezwzględnych takie ilości mamy w poszczególnych gminach, czyli czynnych deklaracji mamy 17 500 w tej chwili, na terenie państwa gminy prawie 3600 w rozbiciu na zamieszkałe i niezamieszkałe. Jaką ilość osób obejmujemy systemem? Jak Państwo widzicie, takie ilości w tej chwili w poszczególnych latach segreguje prawie 9450 osób, nie segreguje 1500, dokładnie 37, co w procentach się przedstawia następująco, czyli relacja mniej więcej jest jak 85 do 15 w skali całego związku. Oczywiście pytanie, czy starczają nam środki. Średnia ważona w tym układzie, gdzie średnio miesięcznie 43 580 osób płaci 8 zł 7550 po 12,90 daje 446 tysięcy wpływu, czyli 8,72 to jest ta średnia ważona. Czy ona starcza? Gdy według poniesionych kosztów, jak Państwo widzicie, nie wystarczyła w roku 2016, ta średnia to jest 9,38, czyli brakuje 66 groszy. Natomiast proszę zobaczyć, jak się kształtują składowe. RIPOK to jest Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Tam za każdą dostarczoną tonę każdy z nas płaci 4,27 groszy. Transport 3,80, koszty systemu z roku na rok maleją, ale tak być musi z dwóch powodów. Pierwsze, jak ktoś jest matematykiem, to wie, że w tym momencie rośnie mianownik, a licznik pozostaje praktycznie rzecz biorąc bez zmiany, ale też jest druga prawda taka, że to, co było najtrudniejsze i najbardziej kosztowne, stworzenie wszystkich systemów, zostało już zrobione. Natomiast jak Państwo widzicie, cena na pojemnikach, który odbieramy od firm, jest taka, że mamy tutaj niewielkie nadwyżki i to w sumie prowadzi do dość dobrego wyniku na koniec funkcjonowania roku 2016, ale o nim za chwilę. Istota rzeczy polega na tym, że to, co robimy, musi zmierzać do osiągnięcia ograniczenia masy odpadów, które to wskaźniki są ustalone w traktacie akcesyjnym do Unii Europejskiej. I tutaj, proszę Państwa, ten wynik to jest tak, im niższy, tym lepszy. Czyli jeżeli mamy zero, to oznacza, że odpady, które ulegają biodegradacji, ani kilogram nie trafił na składowisko, bo nie mógł trafić, ponieważ wszystkie składowiska mamy zamknięte. Jeśli chodzi o papier, metal, tworzywa sztuczne, zwróćcie Państwo uwagę, że w 2015 roku mieliśmy procentowo więcej niż mamy w roku 2016, mimo że prawie 200 ton plastiku żeśmy zebrali więcej. Z czego to wynika? Wynika to z tego, że na rynek przedsiębiorcy wpuścili więcej tego rodzaju opakowań, nie? Bo rynek był chłonny ze względu na 500+ i na cudzoziemców, którzy tutaj u nas przebywają. Proszę zwrócić uwagę na gruz, też wskaźnik mamy wypełniony. Natomiast cofnę jeszcze tylko tutaj, zauważcie Państwo, że o ile w latach 2014-2017 mamy wzrost o 2% tego poziomu, to już 2018-2019 do docelowego do 2020 zmiana jest o 10% i teraz trzeba będzie stanąć na przysłowiowych uszach, żeby ten wskaźnik osiągnąć. Z gruzem nie powinno być problemu, bo mamy go sporo i sporo się w tym momencie na tym etapie dzieje. Tak wygląda budżet związku za rok 2016. Powstała nadwyżka 162 tysiące złotych, czyli mówiłem prawie, że jesteśmy w pobliżu tak zwanego zera, ale
Oczywiście zachodzi pytanie, jeżeli tam żeśmy 66 groszy nam zabrakło, to skąd się wzięła ta nadwyżka? Zaraz Państwu pokażę, skąd się wzięła. Jak ludzie nam płacą, tak jak Państwo widzicie, wszędzie występują zaległości, u nas również w stosunku do przypisu, łącznie średnio jest to 7,25%. My sobie z tym dość dobrze radzimy, ale to wyjaśnienie tej nadwyżki. Przypis roku 2015 do roku 2016, proszę zauważyć, że jest to wzrost o 536 tysięcy złotych, a to znaczy, że ujawniliśmy w trakcie roku 2016 niepłacących. I to jest jeden z powodów, że mamy nadwyżkę. Tych niepłacących nawet od 1 lipca 2013 roku, bądź oszukujących nas na pojemności pojemników. Różne przypadki są. I dlatego zdecydowaliśmy się wprowadzić nowy system znakowania pojemników, który pozwala na bardzo precyzyjne znalezienie tych, którzy podstawiają inne pojemniki, bądź nie zgłaszają pojemników, a oddają odpady. I tu macie Państwo taki przykład śmieciarki z 6 maja, to jest wydruk z trasy w Przemęcie i mamy informacje o pojemnikach różnych, zielonych, czerwonych i niebieskich. I proszę Państwa, pojemnik zielony, wszystko jest ok, tak jak zgłoszony, tak jest czerwone opóźnienie poza planem, lub pojemnik, czyli poza planem, czyli nie był zgłoszony, lub pojemnik zaczipowany, a nie przypisany do lokalizacji, to znaczy, że przeniesiony na przykład zgłoszony na działalność jako nieruchomość zamieszkała, a przystawiony do nieruchomości niezamieszkałej. A niebieski to jest w ogóle kant, nie? I chcę Państwu powiedzieć, że w Przemęcie na 10 dniach żeśmy 62 osoby jako właścicieli nieruchomości sprowadzili szybko na glebę i z tego tytułu też dodatkowe środki wpłyną. Mamy trasę przejazdu śmieciarki, proszę zauważyć, że mamy ilość opróżnień, ile czasu jej to zajmowała, także tutaj ten system już jest wprowadzony na terenie gminy Siedlec, także tutaj w sensie zarządczym też bardzo dużo może zeług się dowiedzieć. I co, to co dla nas najważniejsze, proszę Państwa, i dla Was również, że mamy pewność, już teraz stuprocentową, że o godzinie 12 maja, o godzinie 10.35 po raz pierwszy zapakowano coś, przepraszam, tak, zapakowano po raz pierwszy jakiś odpad i proszę zauważyć, że nigdzie ta śmieciarka poza tą trasą się nie poruszyła, przyjechała do Powodowa i tam, gdzie trzeba, opróżniła, czyli mamy 100% gwarancji, że nikt nam nie dołożył odpadów nie naszych, nazwijmy, bo operatorzy mogą jeździć po różnych, ten zwłaszcza ten w Przemęcie, bo on jeździ na kilku gminach, nie? Jak wyglądają zaległości rok do roku, jak Państwo widzicie, na podobnym poziomie. Natomiast jeżeli nam zalegają, od razu wezwania, postępowania i decyzje są wystawiane ilościowo, jak widzicie Państwo, tak to wygląda. Natomiast jeżeli dalej nie ma, to idzie to do Urzędu Skarbowego, o czym za chwilę. Też każdy, ponieważ opłata jest quasi podatkiem, podlega pod ustawę ordynacja podatkowa, więc każdy ma prawo zwrócić się o umorzenie lub o rozłożenie na raty i tak to kwotowo w tych latach wyglądało. Natomiast jeżeli ktoś upiera się i nie płaci, to dajemy tytuły wykonawcze i tak jak Państwo widzicie, razem 1710 tytułów było do 10 maja, 690 zostało skutecznie zrealizowanych, przy czym za zamknięty uważa się taki, który został w 100% spłacony, natomiast są takie, które Urząd Skarbowy w Olsztynie bardzo to skutecznie, ale powoli ze względu na dochody realizuje. Tutaj jesteśmy, jakby to powiedzieć, bezwzględni, bo ordynacja podatkowa jest też jednoznaczna i musimy szybko podejmować decyzje. W tej naszej edukacji, jak Państwo wiecie, ważnym jest kalendarz odpadowy, ponieważ tam jest dużo zawartych informacji, łącznie z przypomnieniem terminu opłat. W roku bieżącym jutro mamy już spotkanie, aby przypominać o tych terminach opłat, ewentualnych zmianach, festynach poprzez system SMS-owy. Zobaczymy, ile to kosztuje i czy to się nam uda. W dalszym ciągu będziemy, tak jak w latach poprzednich, organizowali festyny
ekologiczne po to, żeby umożliwić taką zbiórkę i w zamian za drzewka, rośliny i tak dalej, i tak dalej. Natomiast dalej się spotykamy z tego rodzaju przypadkami, że pod gniazdami recyklingowymi lądują odpady nie te, które tam być powinny i dziwi to i to jest niezrozumiałe, ponieważ no każdy z nas płaci tyle, ile opłata wynosi i wszystko mu z nieruchomości odbierzemy. Nie? To jest przykład Wolsztyna akurat, plac wodny. No i teraz zostało to wyczyszczone, czyli usunięte krzewy. Została zamontowana kamera i w wyniku tego dalej mamy podrzuty, nie? Mieliśmy, przepraszam, bo już się skończyły, bo przez kamerę zostali wszyscy namierzeni. No ale tak to niekiedy w niektórych pod naszymi tymi wygląda. No i naprawdę trudno to zrozumieć, ponieważ proszę Państwa, jeżeli ktoś ma nadwyżkę jakiegoś odpadu poza odpadem komunalnym zmieszanym, to każdą nadwyżkę za darmo przyjmie punkt selektywnej zbiórki odpadów, który jest w gminie, więc trudno mi też uwierzyć, żeby na swoją ulicę mieszkanie z tej ulicy przywoził, więc najczęściej już jak ktoś załadował, no to mógł się trochę dalej pofatygować i wywieźć. No prowadzimy tutaj działania sprawdzające, ale nie da się ukryć, że możliwość jakby namierzenia tych, którzy tak postępują nieekologicznie, no jest tylko i wyłącznie wtedy, kiedy wszyscy Państwo będziecie, wszyscy razem będziemy współpracowali łącznie i zawiadamiali organy, które są uprawnione do ścigania i potem wymierzania kar. Takim problemem, który powoli staje się już jakby zanikać, ale jeszcze incydentalnie występuje, to jest kwestia zbiórki odzieży. Proszę Państwa, tutaj mieliśmy do czynienia z takimi dwoma zjawiskami, mianowicie to są ewidentne włamania do tych pojemników, które możemy tylko domniemywać, kto ewentualnie mógł to zrobić, bo to są podejrzewani o to są cudzoziemcy, którzy wybierają z tych rzeczy to, co jeszcze się nadaje, jak również świadome działanie konkurencji. Natomiast kwestia ustawienia pojemników i ich systematycznego opróżnienia została w sposób i odpowiedzialności za utrzymanie porządku i tak dalej została w sposób jednoznaczny załatwiona. Natomiast chcę Państwa poinformować, że nasze pojemniki, za które my odpowiadamy, że się tak wyrażę, wspólnie z tą spółką, są umiejscowione w gniazdach recyklingowych. Natomiast ta firma, z którą myśmy się porozumieli, nie jest jedyną firmą, która zbiera, żebyście Państwo wiedzieli, i znajdują się w tej chwili w różnych miejscach również pojemniki innych firm. To umieszczenie pojemników absolutnie nie stoi w sprzeczności jakiejkolwiek z obowiązującymi przepisami prawa, jest to legalne, idzie to w porozumieniu z nami, natomiast jeżeli ktoś w sensie właściciel, posiadacz tej odzieży chce oddać do PCK na przykład, zawsze i wciąż może to zrobić. Natomiast jeżeli nie ma takiej możliwości, to zawsze i wciąż może zdeponować w tymże pojemniku. Organy związku, to Państwo wiecie, w jakiej ilości funkcjonują, jak wygląda zatrudnienie, Państwu tutaj przedstawiamy. Oprócz tego kierownik składowisk oraz stacji przeładunkowej, nad którą mamy jakby pełną kontrolę i wagę, co jest najważniejsze, ponieważ na podstawie tej wagi jest możliwe przygotowanie takiej analizy. Oprócz tego usuwamy wyroby zawierające azbest. Przy okazji informacja, że od dzisiaj, wczoraj właściwie, rozpoczęła się realizacja tegorocznego programu i tutaj ilości do usunięcia, tak jak Państwo w procentach widzicie, po prawej stronie takie mamy, z tym, że tutaj też taka informacja, że te ilości mogą na przykład ulec nie zmniejszeniu, a zwiększeniu, ponieważ my mamy rejestr i prowadzimy tylko i wyłącznie osób, nieruchomości będących we władaniu osób fizycznych. Jeżeli jest sytuacja taka, że coś należy do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rynku Rolnego, bądź jest w dyspozycji na przykład spółdzielni i taki obiekt zostanie sprzedany, to schodzi on z ewidencji u marszałka, w której powinien być i wchodzi na naszą. A to są najczęściej duże obiekty, kilkanaście tysięcy metrów kwadratowych. Także to tylko taka uwaga tutaj do Państwa, nie?
ile posesji, z ilu posesji ten azbest został usunięty, czyli eternit, to Państwo tutaj macie napisane. Teraz te wnioski z analizy, nie? Przede wszystkim system się sam bilansuje. Program 500+ oraz cudzoziemcy odpowiedzialni za przyrost ilości odpadów. Dlaczego tak piszemy? Ano dlatego, proszę Państwa, że na teren naszego powiatu z tytułu programu 500+ wpłynęło 36 milionów złotych. No ludzie to skonsumowali, jak skonsumowali, powstały odpady. Wzmożyliśmy kontrolę właścicieli nieruchomości, zwłaszcza letniskowych i rekreacyjnych, którzy na wszystkiego rodzaju możliwe sposoby unikają płacenia za fakt posiadania działki tego typu i przebywanie. Twierdzą, że oczywiście, że nie przebywają. Współpraca z samorządami wszystkich szczebli w zakresie treści wydawanych decyzji dotyczących nakładów w obrębie środowiska. Przeczytałem, proszę Państwa, bo to jest niezmiernie istotne z punktu widzenia, co może grozić gminie w przypadku takim, jak jest Adamowo. I między innymi tutaj odbyliśmy kilka spotkań z udziałem organów wykonawczych wszystkich gmin, między innymi pana wójta tutaj również, gdzie zakwestionowaliśmy decyzję starosty, ale Grodziskiego od razu tutaj mówię, starosta Wolszyński powołał zespół, który konsultuje wydawanie decyzji, ponieważ nie zwracaliśmy uwagi, to nie był jakby niedouczenie urzędników, tylko jakby to powiedzieć, no doświadczenie jakby nie podpowiadało tak zwanej ostrożności procesowej, że decyzja wydana nieprecyzyjnie może skutkować jej realizacją w sposób nie taki, o jakim myślał wydający decyzję i to właśnie dotyczyło decyzji starosty Grodziskiego. Proszę Państwa, musimy nasilić w dalszym ciągu nasze działania, abyśmy ten poziom odzysku już w kontekście skoków 10% mogli ze spokojem zrealizować. I to, co nas uderzy w roku, może jeszcze nie bieżącym, choć już w zasadzie do tego się kwalifikujemy, to organizacja zbiórki odpadów biodegradowalnych, bo pan minister środowiska wydał w dniu 29 grudnia ubiegłego roku rozporządzenie, które opublikował w styczniu tego roku, w którym napisał, co się zbiera selektywnie. I dodał ten punkt piąty, odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów. No i teraz tak, na nieruchomości mamy pojemnik na odpady zmieszane. Teoretycznie mamy albo worki, albo pojemniki do tej selektywnej zbiórki, więc powinniśmy postawić czwarty do odpadów ulegających biodegradacji. Tutaj te kuchenne zielone z pielęgnacji zieleni w obrębie nieruchomości, to trzeba tak wybiórczo potraktować, bo to nie są trawy na przykład. I teraz w tym rozporządzeniu napisał tak, że wymóg selektywnego zbierania będzie spełniony wtedy, jeżeli będziemy je odbierali w taki sposób, o którym mowa w paragrafie czwartym, ale w miejscu ich wytworzenia i na terenach przeznaczonych do użytku publicznego. Czyli proszę Państwa, będziemy musieli jechać do Mariankowa po obierki z ziemniaków na przykład i jeżeli ktoś nie będzie miał kompostownika i te obierki nam wystawi, będziemy musieli je obierać. Czyli tworzy nam się z mocy prawa system, który musi być droższy. W tej chwili no, minister jakby trochę zrozumiał i mówi, że uzna, iż kompostownik będzie wyczerpywał ten wymóg selektywnego zbierania, ale póki co rozporządzenie jest jednoznaczne i kompostownik, fakt posiadania kompostownika nie spełnia wymogu selektywnego zbierania. I teraz, szanowni Państwo, to, co nas dotyka, to się mówi o tym, że to rozporządzenie ma 5 lat na czasu wejścia na życie. Nie, to nie jest tak, bo jest precyzyjnie napisane, że zachowuje ważność to rozwiązanie na czas, na jaki umowa została zawarta, a nasze umowy są zawarte do 31 sierpnia tego roku, więc tak de facto powinniśmy wprowadzić to 1 września bieżącego roku. Czy wprowadzimy? No próbujemy tutaj znaleźć jakiś wytrych, żeby opóźnić to o tyle, ile prawnie się da opóźnić, abyśmy nie musieli zbyt szybko podnosić ceny, a cena no niestety będzie musiała nieco ulec zmianie, ponieważ tak, od 1 lipca, czyli od pojutrza,
rośnie cena na bramie tego RIPOK-u, czyli regionalnej instalacji. Tak jak mieliśmy 243 zł brutto, będzie 268,92. To proszę Państwa, proszę zobaczyć, że przy 202 kg z domu, które wytwarzamy, to jest 45 groszy na osobę. Szacujemy, że każdego roku nam ta ilość odpadów na osobę przyrasta, więc to jednak będzie troszeczkę więcej. 66 groszy zostało niedoboru z roku 2016, czyli wzrost kosztów, jeszcze wpłyną wyniki otwartych przetargów, no, które muszą pewne rzeczy uwzględniać. To tyle chciałem Państwu w ogromnym skrócie powiedzieć. Jeżeli są jakieś pytania i uwagi, to uprzejmie proszę. Dziękuję bardzo za ten materiał. Bardzo proszę, wszelkie wątpliwości, korzystajmy z okazji. Pan prezes nie jest naszym tak częstym gościem, więc wykorzystajmy go dzisiaj. Bardzo proszę, pan radny Kluj. Ja mam pytanie tutaj o teren naszej gminy, bo nie wiem, czy się źle dosłyszałem, ale pan mówi, że pan rozwinie temat Grójca Wielkiego. Czy mógł pan rozwinąć ten temat? Wielkiego, tak. Tam jest sytuacja jest tego rodzaju, że trwa, jakby to powiedzieć, spór pomiędzy właścicielem tego wyrobiska, które zostało zrekultywowane, z wojewódzkim inspektorem ochrony środowiska, który twierdzi, że zostało to zrekultywowane nie w taki sposób, jak było w wydanej decyzji. I na ten moment jesteśmy w takim oto miejscu, że wojewódzki inspektor ochrony środowiska zlecił badanie wód gruntowych. Raz to badanie już miało miejsce, natomiast w lipcu będzie miało miejsce po raz drugi. I te wyniki, które będą z jednych i z drugich badań, bo my nie znamy wyników pierwszych, ale jako prowadzący postępowanie administracyjne je otrzymamy i od wyników tych badań będzie zależała decyzja, jaką wydamy. Jeżeli nic się nie będzie działo, no to będzie innego rodzaju decyzja, niż gdyby w tych wodach podskórnych się cokolwiek znalazło, o czym jakby w swoim pierwszym tam raporcie mówił WIOŚ, nie? I trwa też spór co do ilości odpadów, które tam zostały wywiezione, ponieważ osoba, która zarządzała wtedy tą rekultywacją, dysponuje kartami przekazania odpadów i ta ilość jest inna niż ilość, którą podaje wojewódzki inspektor ochrony środowiska. Także w tym przedmiocie też trwa ustalenie tych ilości, o których tutaj mówimy. Proszę bardzo. Jeszcze dopytam. Zakładając, że ta decyzja będzie, że jednak tam są, przenika jakieś związki przenikają do wód i będzie to trzeba wywozić, to kto będzie pokrywał koszty? Bo pan mówił na... Właściciel, posiadacz odpadu. Posiadacz odpadów, ale tam są ruchy prawne. Posiadacz odpadu, jeżeli jego się nie dałoby ustalić, to właściciel nieruchomości. A jeżeli właściciel nieruchomości nie będzie dysponował gotówką, to wtedy będzie decyzja o wykonaniu zastępczym i będzie płaciła gmina. Tak to wygląda również w przypadku Adamowa, nie? Dlatego, Szanowni Państwo, no, apelujmy do wszystkich właścicieli wyrobisk, wolnych powierzchni magazynowych, czy nawet powierzchni, które kiedyś były kurnikami, pieczarkaniami, czy czymkolwiek innym, żeby próbując je zagospodarować, robić to z głową, żeby nie dać się złapać. Ja wiem, że to jest trudne, ale na bazie tych przykładów, które my tu mamy, o których mówię ostatnio, mówiłem o powiecie konińskim, żeby nie dać się złapać na łatwość jakby lekkiego zarobku, bo on może być bardzo pozorny, a konsekwencje bardzo, bardzo duże. No potem przysługuje oczywiście w tym wykonaniu zastępczym roszczenie gminie do dochodzenia w stosunku do tego jeszcze, co temu właścicielowi nieruchomości zostało. Bo ja tutaj dostrzegam nie tylko ja, no bo to jest logiczna niespójność, że zdecydowaliśmy gospodarkę odpadami na związek międzygminny.
W kwestiach rekultywacji też jako Urząd Gminy nie mamy nic do powiedzenia, bo to jest starostwo, a dopłacenia przyjdzie zapłacić urzędowi, nam wszystkim w sumie. Tu to ktoś tu po drodze nawalił, bo albo związek, albo powiat, który tą rekultywację zaakceptował, a płacić będzie o ten ostatni, najsłabszy zawsze. To znaczy tu się akurat trzeba z panem zgodzić, że nie ma takiej, powiedziałbym, konsekwencji logicznej w usytuowaniu decyzji, które są wydawane i obszaru, którego dotyczą. Rzeczywiście my jako związek teraz międzygminny reprezentujemy gminy, więc ani my, ani gmina nie wie o decyzjach podejmowanych przez Wydział Ochrony Środowiska Starostwa. Natomiast w momencie, kiedy pojawiło nam się Adamowo, pojawiły się kwestie Grójca, spotkaliśmy się ze starostą w olsztyńskim, który powołał taki zespół nieformalny, w skład którego wchodzą przedstawiciele wszystkich urzędów i dzisiaj przed wydaniem decyzji z zakresu gospodarki odpadami, one są konsultowane i nie chcę powiedzieć, że uzgadniane, bo to może za daleko idące, ale są konsultowane z urzędami i w ten sposób między innymi jeden z przedsiębiorców ma spore kłopoty w tym zakresie, ponieważ to, co chce robić, nie jest adekwatne do wielkości działki, którą dysponuje. Czyli no tu proszę państwa, trzeba powiedzieć tak, że no niestety nawet zatrzymany samochód z odpadami też powinien państwu coś sugerować, nie? No przepisy są nie do końca szczelne, nie do końca precyzyjne, a kary nieadekwatne do wielkości i skali zagrożenia, jakie niewłaściwe gospodarowanie odpadami prowadzić może, nie? Dziękuję bardzo, proszę, pan radny Żydzik. Panie prezesie, w swojej prezentacji wspomniał pan tutaj o sytuacji związanej z zaśmiecaniem tych gniazd odbioru tych selektywnych odpadów. No to jest temat, o którym dyskutuję tutaj z panem, odkąd radnym zostałem. Proszę mi powiedzieć, bo... Mailowo. Również. To chyba mówi pan o tej sytuacji z ostatniego tygodnia. Proszę mi powiedzieć, wspominał pan, że zastosowaliście państwo kamerę, ażeby jakby ujawnić te osoby, które podrzucają te śmieci w niewłaściwy sposób. Rozumiem, że ta akcja była skuteczna. Czy państwo planujecie, nie wiem, robić to jeszcze gdzieś w innych miejscach? No bo faktycznie zdarzają się takie miejsca, gdzie to z premedytacją wykonuje się cyklicznie, regularnie. Chociażby ten przykład, który tutaj mailowo pan wymienił, gdzie praktycznie z dnia na dzień pojawiły się, po oczyszczeniu z dnia na dzień pojawiła się kolejna jeszcze większa sterta śmieci. Czy planujecie państwo tą akcję rozszerzyć i czy uważa pan, że to byłoby skuteczne rozwiązanie na takie osoby, które podrzucają te śmieci? Czy co do skuteczności, to powiem, ona jest, nie? Jeżeli się umieści kamerę, przy czym my już przekonaliśmy się, że nie daje większych efektów kamera, która jest nastawiona na ruch, dlatego że nawet przejeżdżający pojazd czy przechodzący człowiek ją uruchamia i pamięć się bardzo szybko zapisuje. W Olsztynie w Przemęcie mamy, w Wieleniu dokładnie, mamy gniazdo, bo tam ze względu na domki letniskowe mamy takie gniazdo, które jest pod całodobową kontrolą. W Olsztynie wpinamy to w system monitoringu, także kamera pracuje 24 godziny na dobę. Obraz jest przez Straż Miejską notowany i Straż Miejska jakby prowadzi od razu postępowania w momencie stwierdzenia, nazwijmy to, przestępstwa odpadowego. Czy możemy to zrobić na terenie Siedlca? Oczywiście możemy. Jest tylko kwestia, czy są możliwości techniczne, jeżeli są, bo w tej chwili mamy taki jeden newralgiczny punkt na terenie gminy Siedlec, to jest ulica Słoneczna w samym Siedlcu. Pozostałe wydają się, że są w granicach takiej przyzwoitości, bym powiedział, nie? Także zastanawiamy się, w tej chwili zostanie wysłany technik do sprawdzenia, jakie tam są możliwości i zobaczymy. Natomiast też ten wielki brat nie może
nie, funkcjonować wszędzie i na całych tych zasadach, bo wtedy kwota, którą by trzeba było płacić w ramach opłaty, no, byłaby niewspółmierna do efektów. Natomiast chyba taniej jest mimo wszystko wpływać na naszych najmłodszych zwłaszcza i na tego, który płaci, że no, zapłaci dużo więcej, jak zostanie złapany na podrzucie, niż kiedy skorzysta z tych legalnych i nieodpłatnych form deponowania odpadów. Ja myślę, że ujawnienie chociażby jednorazowe takiej osoby i nagłośnienie sprawy też w jakiś sposób by być może zamknęło temat, na jakiś czas bynajmniej, ale może też by było warto pomyśleć o jakichś tablicach takich już w tej chwili nie informacyjnych, ale z ostrzeżeniem, czym grozi podrzucanie tego typu śmieci. Zleciliśmy dzisiaj wykonanie takiej tablicy, będzie przy tym punkcie na Słonecznej, to jest pierwszy ruch. Natomiast tak jak powiedziałem tu wcześniej, no liczymy na wszystkich Państwa, bo my musimy się tak kolokwialnie wyrażę, dmuchać tą samą trąbkę, nie? To my, proszę Państwa, za to, że to zostało podrzucone, to my musimy zapłacić, bo my wynajmujemy operatora, który, to jest zadanie poza rozstrzygnięciem przetargowym, on to musi zlikwidować, bo to szpeci, a my płacimy. Bardzo proszę, pan Kluj. W sprawie tych odpadów, państwo na pewno są znane wyniki tych pierwszych badań, tak? W Grójcu? Tak. Nie. Dostaniemy komplet po badaniach lipcowych. Państwo nie dostali do wiadomości wyników? Nie. Już mówię. Podwyższone. Nie dostaliśmy wyników z racji tej, że w statucie mieliśmy nieprecyzyjnie napisane te kwestie, które były. Teraz żeśmy je wyprostowali. Czy wyprostujemy? One są ogólnodostępne, te wyniki. Ale w postępowaniu administracyjnym nie ma ogólnodostępnych wyników, tylko są wyniki oficjalnie przesłane. Także nie przesłano nam ich. Mi nie przesyłali, ja mam te wyniki. Nam nie przesłali. No ja mam te wyniki. Dziękuję. Bardzo proszę, pani Sołtys. Nie jest to możliwe i nie będzie wysyłane w sytuacji, kiedy nic się nie zmienia, bo mówimy o podatku. To jest tak samo, jak Państwo zgłaszacie metry kwadratowe do opodatkowania i jeżeli się nic nie zmienia, to znaczy nie zmienia się ilość metrów i nie zmienia się opłata, raz złożona deklaracja obowiązuje. W roku bieżącym przewidujemy zmianę ceny z powodów, o których Państwu tutaj mówię i wtedy wszyscy informacje o zmianie ceny dostaną. Jeżeli nie będzie zmiany ceny w dalszym etapie, nie będzie zmiany ilości mieszkańców, nie będzie zmiany ilości pojemników, nic nie będziemy wysyłali. Powtarzam, nie będziemy nic wysyłali, bo nie mamy takiego obowiązku. A gdybyśmy chcieli wysyłać, tak jak pani Sołtys prosi, no to wtedy do całego systemu dokładamy, bo to trzeba odebrać za potwierdzeniem, 30 tysięcy złotych. Proszę policzyć 17,5 tysiąca nieruchomości i list za potwierdzeniem odbioru. Bardzo proszę, pan Stanisław Jedliński. Panie prezesie, rozumiem, nie będzie tych papierków, ile ma ktoś zapłacić, ale czemu upomnienia są takie drogie? Gmina na 8,50 wysyła, a u was 13,20. Jest tu, ma pan rację, jest różnica, ponieważ my operujemy kwotami, które narzuca nam ordynacja podatkowa. To nie są kwoty wymyślone przez nas. Tak jak stanowi ordynacja podatkowa, tak naliczamy. Natomiast będziemy starali się, to co państwu też już dzisiaj powiedziałem, jutro mamy konkretne spotkanie, został przez Zgromadzenie Związku przyjęty w ubiegłym roku nowy druk deklaracji, w którym pytamy, czy właściciel nieruchomości chce drogą SMS-ową otrzymywać informacje, te, które są ważne. I zobaczymy, ile nas to będzie kosztowało. Nie powinny to być naszym zdaniem jakieś ogromne pieniądze i wszystkim, którzy
w deklaracji wyrazili na to zgodę. Tak jak Państwo SMS-ami informujecie też o swoich przedsięwzięciach, będziemy mówili na przykład, że zbiórka odpadów wielkogabarytowych w takim i w takim dniu, cena nie uległa zmianie, festyn ekologiczny w takim dniu i w takim, i tą drogą będziemy starali się jakby pomóc, a oprócz tego no, w kalendarzu odpadowym, jak ktoś patrzy, to raz, że terminy opłat żeśmy przypomnieli, ale tam jest też napisane o tych deklaracjach. Pan sołtys Śliwiński, proszę. Znaczy, wie pan, moja opinia nie ma tutaj większego znaczenia. Znaczenie ma, tak odpowiadając panu po kolei, to co jest w przepisach prawa. Więc ustawodawcy w ogóle nie interesuje częstotliwość wywozu odpadów bio. Ustawodawca uregulował w ustawie tylko wywóz odpadów zmieszanych, komunalnych, z jednorodzinnych posesji w nieruchomości, przepraszam, w miejscowościach miejskich, nakazując ich wywóz co dwa tygodnie od kwietnia do października. I to jest jedyny wymóg, który jest w prawie napisany. Ja przepraszam, że tyłem siedzę, ale może tak, dobra. Żebym pana sołtysa widział. I to jest jedyny wymóg, który jest w przepisach prawa umieszczony. Natomiast cała reszta należy do organizatora systemu. Ustawa o odpadach mówi, jaka jest hierarchia postępowania z odpadami, która na pierwszym miejscu stawia zagospodarowanie w miejscu ich wytworzenia. W związku z tym powinien kompostownik być uznany jako miejsce, które spełnia ten wymóg. Na ten moment nie jest, ale minister zapowiedział, że zmieni rozporządzenie, że tak będzie. Ponieważ my jako związek przygotujemy się z wnioskiem do aplikacji o środki z WRPO, między innymi na rekultywację składowisk, ale też i uzupełnienie systemu gospodarowania, to tam chcemy przewidzieć zakup kompostowników. Czy to się uda? Będziemy Państwa na bieżąco informowali, bo tutaj potrzeba jest zgoda i zgromadzenia, i myślę, że 29 taką zgodę na złożenie takiego wniosku otrzymamy. Ale będziemy Państwa na bieżąco informowali. Był, ale myśmy go po zmianie, ponieważ już mieliśmy zarzuty ze strony prokuratury, między innymi w olsztyńskiej, że umieściliśmy coś, co nie było wymagane przepisami prawa. No, tak się nam tutaj wtrącają. A powiem tak, jakbyśmy chcieli co tydzień to wywozić, możemy, tylko trzeba mieć świadomość tego, że za to trzeba zapłacić. No więc staramy się znaleźć jak najbardziej logiczny sposób zagospodarowania tych odpadów. Z jednej strony logiczny, ale z drugiej no, gwarantujący finanse, które są no, do zaakceptowania tutaj na naszym poziomie. Stąd też na przykład będziemy wspierali każdą formę segregacji czegokolwiek, byle z tej puli odpadów, które trafia do RIPOK-u, było ich jak najmniej, żebyśmy tam jak najmniej płacili. Bardzo proszę, pani Olejniczak. Ja też w tej samej sprawie odpady biodegradalne. Jeżeli tu, panie prezesie, będziecie przystępować do projektu, do uzgadniania tych pewnych zasad, to bardzo proszę uwzględnienie, bo jesteśmy gminą wiejską i można powiedzieć, każdy ma ten jakiś ogródek czy zwierzątka, ale moje osiedle jako spółdzielnia mieszkaniowa, my nie posiadamy. Wspólnoty nie mają swojego gruntu. Można powiedzieć, nie mamy ogródków jako prywatnych tam. Z ogródka to z ogródka, ale chodzi o odpady z gospodarstwa domowego. Co ja w konkretnej mojej sytuacji, co my jako mieszkańcy możemy później
z tym zrobić, bo ja miałam kiedyś taki kompostownik, który zlikwidowałam, kompostownik, no miejsce takie, ale to był naprawdę bałagan, zapachy i robactwo i inne rzeczy. Proszę Państwa. Żeby nie wziąć pod uwagę, tu Chobienice jako osiedle, są też bloki w naszej gminie. Zwierząt już raczej nikt nie trzyma na tych osiedlach. Działeczkę mają, nie mają. My mamy problem. Proszę Państwa i Pani Prezes, tutaj proszę podejść do tematu w taki sposób, że my problem widzimy, bo on tutaj dotyczy kilku bloków na terenie, czy tam kilkunastu może łącznie na terenie gminy Siedlec, już kilkudziesięciu na terenie gminy i miasta Wolsztyn. Mamy tutaj taki pewien pomysł, który chcielibyśmy zrealizować w ramach tego wniosku do WRPO i w ramach budowy nowej stacji przeładunkowej, bo ta, która funkcjonuje, ona jest tymczasową, wprowadzić coś takiego i zobaczymy, czy to zyska akceptację, co się nazywa kompostownik edukacyjny. Dlaczego o tym mówię? Ano dlatego, że proszę Państwa, jak RIPOK, czyli POKi w ogóle, dowiedziały się w Polsce, że jest rozporządzenie IK, które mówi, że tylko na przykład odpady zielone, tylko przez nich mogą przejść, to od razu ustaliły inną cenę, tak jak ustalają na plastik, na wielkogabaryty, cenę, ustaliły inną cenę niż na odpady komunalne zmieszane, wyższą. Czyli powiem Państwu tak, jeżeli żeśmy prawie, jak dobrze żeście obserwowali, 1000 ton odpadów zielonych i tych, które ulegają biodegradacji, zebrali poprzez PSZOKi, no to zapłaciliśmy około 200 tysięcy złotych, Panie Wójcie, to jest to, co mówiłem, nie? Więc proszę Państwa, jeżeli byśmy zrobili kompostownik edukacyjny na tej nowej stacji, łącznie za pracownika dali 50 tysięcy złotych, drugie 50 tysięcy na sprzęt, który jest nam potrzebny, to doprowadzilibyśmy być może do takiej sytuacji, jak jest w Niemczech, że oddając odpady biodegradowalne, w prezencie pani dostanie kompost. Może nam się to uda. Taki jest między innymi cel tego naszego wniosku, ale czy to się uda, zobaczymy. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania Państwo macie? Nie. Bardzo proszę, pan Eugeniusz Piątek. Panie Prezesie, mam pytanie takie, bo wiadomo, że na opłaty wzrost, tam na przykład pan podkreślił, że tam jest wzrost opadów w kilogramach na osobę poprzez 500+, no i gości za granicę, tak pan to określił. No wiadomo, że ci goście to są pracownicy ze wschodu, tak? Bo to pewnie pan miał na myśli. I mianowicie chodzi mi o to, czy ta ilość śmieci poprzez tych gości, tak jak pan to nazwał, ma wpływ na to, ile my też płacimy? No bo mieszkam w miejscowości, gdzie ten wzrost tych gości jest większy niż osób produkcyjnych w sile wieku, mieszkańców. Rozumie pan, o co mi chodzi, że więcej mamy pracowników ze wschodu niż osób mieszkających w sile wieku w tej miejscowości. I widzę, jakie są to hałdy śmieci i po prostu, czy macie nad tym monitoring względem tego, że bo te podejrzewam, że te podrzucane śmieci mogą też być z tych właśnie tych, można powiedzieć, lokali właśnie wynajmujących ten pracownik. Proszę Państwa, tutaj prowadzimy szeroko, znaczy odpowiadając wprost na pytanie, tak, my płacimy za wszystkie odpady. My, jako Kowalski, Nowak, Piasek, mam Andrzej Wita i tym podobnie. Wszyscy płacimy za tą ogólną pulę. I teraz pytanie, ile wyszło z nieruchomości zamieszkałych, ile z niezamieszkałych. Jeżeli nieruchomości zamieszkałe, typu jakieś gospodarstwo agroturystyczne, czy przedsiębiorstwo, bo są takie, które mają swoje miejsca, to noclegowe, nazwijmy to tak, i mają swoje pojemniki, to ci płacą, nie? Natomiast jest cała pula osób, która tego unika. Nie mamy od strony formalno-prawnej rozstrzygnięcia, na przykład, które występują na terenie waszej gminy, że pod jednym adresem w jednej z miejscowości 132 osoby są zameldowane, ale okazuje się, że to są kierowcy. Polski kierowca musi zapłacić, natomiast w naszej ustawie jest napisane, że przebywa na nieruchomości, nie? No więc tam nam oświadcza, że nie przebywa, nie ma fizycznych możliwości, żeby przebywali, bo rzeczywiście stwierdziliśmy, że nie ma, co najwyżej może 10 osób przebywać, nie? No i teraz czekamy na wyjaśnienia. Z drugiej strony współpracujemy z Urzędem Skarbowym, który też szuka informacji o tym, kto wynajmuje, ile, komu, co i jak.
bo to wszystko jakby, wie pan, no wszystkie nitki prowadzą do jednego kłębka, jak się potem okazuje, nie? Także te ilości osób, które przebywają, wpływają na ilość odpadów i za to my płacimy. W różnym stopniu jako osoby fizyczne, w różnym stopniu jako firmy. Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej chętnych do pytań. Ogłaszam 15-minutową przerwę. Bardzo dziękuję.